Witajcie na kolejnym spotkaniu z książkami. Dzisiaj mam kolejny malutki stosik, ale przede wszystkim będę skupiała się na kilku książkach, które ostatnio przeczytałam. O tych książkach przeczytacie też na blogu, dlatego zamieszczę pod filmem linki do opinii na blogu. Tam będzie wszystko o książkach opisane bardziej rozbudowanie niż tutaj Wam wspomnę. Zacznę opowieść o książkach od publikacji On i dziewczyna Joanny Surmy. Jest to opowieść bardzo kontrowersyjna, bo opowiadająca o miłości dojrzałego mężczyzny do nastolatki i nastolatki do dojrzałego mężczyzny. Ona jest uczennicą jeszcze, ma już skończone 15 lat, ale to jeszcze dziewczyna, a wręcz dziewczynka można byłoby powiedzieć, ale nietypowa, bo jej świat nie przystaje do świata rówieśników. One, te światy się mijają w pewien sposób, bo Titi jest gwiazdą popu. Pracuje już, koncertuje, jest uznana, ma swoich fanów, skupia się na innych rzeczach niż rówieśnicy. Jest w niej więcej powagi, jest świadoma tego, jak ciężką pracę trzeba włożyć w to, aby odnieść sukces. I jest też świadoma tego, że ten sukces może być bardzo ulotny, dlatego ciągle trzeba ciężko pracować i nie osiadać na laurach. Trzeba szanować czas i energię także innych. Mamy tutaj piękny model idealnej rodziny. Rodzina Titi jest taką ciepłą, wspierającą się wzajemnie. Ale czegoś jednak brakuje. To jest nastolatka, która potrzebuje relacji, innych relacji niż tylko rozmowy z rodzicami, zakupy z mamą. Potrzebuje rozmów z kimś innym jeszcze. Potrzebuje przebywania, spędzania czasu. Potrzebuje emocji. Tego nie może dostać od rówieśników, którzy mają zupełnie inne cele. Chcą się na chwilkę zabawić i pędzić dalej. Chcą pożartować, wyśmiać i pędzić dalej. Titi jakoś w pewien sposób nie odnajduje się w tym świecie nastolatków. Z drugiej strony przynależy do świata nastolatków, bo jest gwiazdą wśród nich. Z drugiej strony poznajemy historię Krzysztofa, który jest uznawany wykładowcą, pisarzem, zdobywającym świetne nagrody. Jego życie jest bardzo uporządkowane. Z nudów, tak nudne, że urozmaica sobie je odwiedzinami na uczelni, spontanicznymi spacerami i wypadami z kolegą na koncert. No to właśnie jest to zaskoczenie, że on na taki koncert popu pójdzie. Kolega go oczywiście namówił, bo nie jest to jego stylistyka, jego upodobania. On słucha raczej muzyki klasycznej. Jest dojrzałym przecież mężczyzną. I tutaj właśnie ta nuda, ta stabilizacja sprawia, że on jednak szuka czegoś nowego. Nie jest do końca przekonany, czy to dobry pomysł z tym koncertem. O Titi nie słyszał nigdy. Dopiero przy okazji oglądania jakichś teledysków w telewizji córka go uświadamia, że to jest nastoletnia gwiazda. No a on dzięki koledze ma okazję pójść na taki koncert. I jeszcze poza tym, że ma okazję pójść na koncert, to ma jeszcze okazję wejść za kulisy i poznać osobiście ową gwiazdę nastoletnią. No i nic nadzwyczajnego się tam nie wydarza.
daje dziewczynie wizytówkę i na tym kończy się spotkanie. Na paru miłych słówkach, na wymienieniu informacji na temat tego, czym się zajmują. Dziewczyna sama się do niego odzywa. Sama jakoś podskórnie czuje, że ta znajomość może ją ładnie rozwinąć, że ona też może dać coś od siebie właśnie temu ustabilizowanemu pisarzowi. I ta relacja powoli kwitnie. Jak ona się rozwinie, jaką rolę każdy z nich odegra, musicie się przekonać sami. Jedno jest pewne. Nie ma tu takiej postawy, jak jest w książce Nabokowa Lolita. Jest tutaj równość. Docenianie tego, że każdy z nich wnosi coś innego do tego związku, do tej relacji. Zdecydowanie polecam. Książka kontrowersyjna poniekąd, ale bardzo lekka. Ma niewiele stron. Do tego owa publikacja. Napisana jest bardzo łatwym językiem. Przeplatana jest historia raz jego, raz jej. Kolejna książka, którą mogłabym powiedzieć, że jest w pewien sposób kontrowersyjna, to Dzwony o zmierzchu, wbrew wszystkiemu, Małgorzaty Garkowskiej. To książka o wydarzeniach z wojny bolszewickiej. Bolszewicy wkraczają do miasta, do Płocka i dzieją się tutaj straszne rzeczy, jakie wiecie z książek historycznych. Kobiety padają ofiarami najeźdźców. Jedną z nich jest matka dziewczynki, która postanawia popełnić samobójstwo. To znaczy się matka postanawia popełnić samobójstwo i zabić dziecko. Te traumatyczne wydarzenia sprawiają, że dziewczynka jest osamotniona, zostaje sama. Jednocześnie akcja zazębia się z wydarzeniami, z życiem policjanta. Antoni pochodzi ze wsi, pięknie, powoli awansował na różnych stopniach. Na początku pracował w fabryce, a później stał się policjantem, żeby zdobyć względy swojej ukochanej. Przez lata starają się o dziecko, ale Pan Bóg im nie daje tego dziecka. Tak oni tak twierdzą. Ich modlitwy w pewnym momencie są wysłuchane. Antoni uczestniczy w ratowaniu tonącej kobiety i dziecka tonącego. Kobiety oczywiście nie udało się uratować. Dziecko zostało osierocone. I właśnie to uważa on za pewnego rodzaju znak, że on musi przygarnąć to dziecko. Dziecko Polki i bolszewika. I to właśnie staje się pewnego rodzaju punktem wykluczenia przez jakiś czas, przez rodzinę i niektóre osoby, bo jak on może wziąć bolszewika małego pod opiekę? Ale dla niego nie ma to znaczenia, dla jego żony też. Dziewczynka staje się dla nich córką, zastępuje dziecko, które mogliby mieć. Mamy tutaj pięknie opisane realia epoki. Wchodzimy w świat, w którym kobiety coś próbują zmienić w świecie, ale ciągle są kurami domowymi i nie mają innego wyjścia, bo jeśli próbują cokolwiek zmienić, to za każdym razem są strofowane przez mężczyzn i to kobiety, które są dość dobrze wykształcone, bo żona Antoniego jest nauczycielką i mogłaby uczyć, ale mąż jej zabrania i ona się go słucha. Takie były właśnie realia,
że żona ma się zajmować i słuchać męża. I to powoli się zmieniało. Mamy tutaj pięknie pokazane postawę mężczyzn, tą obleśną postawę mężczyzn, wyśmiewania się z ekscytacji prawami wyborczymi, z możliwością pracy, z zadawaniem głupich pytań, kto gotuje obiad w domu, jeśli ona jest w pracy. Ta publikacja uświadamia nam, jak niesamowicie dużo nam zmieniło się w naszym życiu i jak bardzo odeszliśmy od tego modelu. Jeszcze jest bardzo wiele do zmienienia, ale wiemy, że jest już zdecydowanie lepiej. Świetna książka, zdecydowanie polecam. No i chciałam jeszcze raz powrócić do książki Anny Sakowicz, Siła miłości. Jest to opowieść o chłopcu z różnymi deficytami. Chłopcu, który trafia do rodziny zastępczej. Malwina i Adam dają mu dom. Ale w pewnym momencie zaczyna brakować im sił. Anna Sakowicz rewelacyjnie opisuje wszystkie te problemy, z którymi rodzice mają do czynienia. Chamstwo czasami urzędników, a czasami wyrozumiałość, bo i są tacy i tacy. Pokazuje, w jaki sposób urzędnicy potrafią dyskryminować, mówiąc, że matka jest roszczeniowa, chociaż ona tylko chce dla dziecka czegoś. Pokazuje, w jaki sposób ludzie napotykani potrafią być złośliwi dla matek niepełnosprawnych dzieci, wytykając im to, że są one zadbane, chociaż dzieci też są zadbane i na pewno nie są zadbane z pieniędzy socjalnych. Zdecydowanie polecam Wam publikację pełną dylematów i opisów tego, jak trudne i zaskakujące bywa rodzicielstwo i opieka nad dziećmi z większymi problemami. I to na dzisiaj tyle. Zachęcam Was do dzielenia się tym, z jakimi lekturami chcecie mieć do czynienia w najbliższym czasie. Jakie nowości wyczekujecie? Po którą z tych książek, o których opowiadałam, sięgniecie? I do zobaczenia.